kiedy 32 lata temu, właśnie w wakacje, skoczyłem do wody i złamałem kręgosłup. Po tym, jak trafiłem do szpitala i usłyszałem, że resztę życia trzeba przejechać na wózku, kompletnie nie zdawałem sobie sprawy, że jeszcze mogę dalej żyć. Wtedy miałem 16 lat. Całe życie było przede mną. Ale to przyjaciele i rodzice pokazali mi, że są możliwości, że trzeba patrzeć na możliwości, a nie na ograniczenia. I dlatego podjąłem decyzję, żeby powalczyć. I się opłacało. Dlatego zostań czwartym królem i przekaż jeden dzień wakacji tym, którzy potrzebują Twojej pomocy.